Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Spotykamy się dzisiaj po raz kolejny na proteście. Dzisiaj chcemy blokować 48 godzin wysyłkę. Jest to związane raz z naszym sporem zbiorowym złożonym w Polskiej Grupie Górniczej dotyczącym wypłaty rekompensaty dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej, którzy od września, od sierpnia pracują w soboty i niedzielę, żeby temu krajowi dać więcej węgla. Po drugie, chcemy ustalić sobie średniówkę na przyszły rok, żeby inflacja, która dzisiaj bije rekordy 10%, nie spowodowała obniżki wynagrodzeń dla górników, a pewnie w dalszym etapie protestów, które jeżeli się nie obudzi ani zarząd, ani rząd, no to w dalszym etapie protestów będzie też mowa i o umowie społecznej, a także o tym, że chcemy zmiany w tej umowie społecznej dotyczącej chociażby wzrostu wynagrodzeń na ten rok już, bo to jest nie 2022. Na dzisiaj, tak jak mówię, chcemy załatwić te pieniądze dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej, którzy pracowali w soboty i w nadgodzinach. No, dziwi nas fakt, że jest taki opór ze strony zarządu. Środki, które na to miały wyjść, to jest dwudniowa sprzedaż Polskiej Grupy Górniczej, co tej firmy nie wywróci. Mając na uwadze jeszcze to, że w pierwszym półroczu tego roku energetyka odmówiła od odebrania 3 milionów ton węgla, no to dzisiaj dziwi fakt, że wszyscy ten węgiel chcą i podobno go brakuje. Więc dla was, do dziennikarzy też apel, żebyście się zwrócili do Polskiej Grupy Górniczej, żeby udostępniła wam korespondencję 2020 roku i 2021 roku z pierwszego półrocza, korespondencję między Polską Grupą Górniczą a spółkami energetycznymi, to się państwo dowiecie, kto jest odpowiedzialny za to, że jest brak węgla w tym kraju. To nie są odpowiedzialni górnicy, których się hejtuje, czy po raz kolejny czegoś żądają. My niczego nie żądamy. My chcemy, żeby ktoś docenił naszą ciężką pracę. Bo dzisiaj, jak wychodzą politycy, mówią o tym, że dziękują, nie wiem, innym górnikom, dziękują, że tam Bełchatów, Turów daje prąd, natomiast zapominają, że 80% tego prądu jest węgla kamiennego dzisiaj. I patrząc na to, na PSN, na różne, to jest prąd dzisiaj najtańszy w Europie. Chociaż jest ETS 82 euro, nałożony podatek na ten prąd. Dlatego też no dzisiaj stoimy tutaj i walczymy o te załogi, a jak nie, to te załogi pewnie same wyjdą za chwilę. Bo patrząc w perspektywę, na pewno będzie za niedługo przeprowadzone referendum strajkowe, no i załogi będą musiały się w to włączyć. I zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, jeżeli się zarząd i rząd nie obudzą. Bo to, tak jak mówię, my przyszliśmy tu załatwić dzisiaj własne sprawy, a potem będzie też pewnie mowa o umowie społecznej. I też dziwi mnie fakt, bo tu chciałbym się zapytać wszystkich polityków i posłów ze Śląska, gdzie się pochowali? Gdzie ci politycy są? Jak była podpisywana umowa społeczna, to przyszli się wszyscy ogrzać? Gdzie dzisiaj są? Gdzie dzisiaj walczą o miejsca pracy na Śląsku? Bo dobrze sobie państwo zdajecie sprawę, że likwidacja górnictwa w szybkim tempie, nie tak jak jest zapowiedziane 29 lat, tylko jak zapowiadają też politycy, chociażby opozycji, że 10 lat i trzeba zlikwidować węgiel, no spowoduje to, że tu będzie brak 300-400 tysięcy miejsc pracy na Śląsku. Gdzie te miejsca pracy? Gdzie miejsca pracy dla naszych dzieci, naszych wnuków? Mamy wyjechać ze Śląska? I kolejna odsłona tego to jest hasła polityków z Unii Europejskiej, że dzisiaj chce się uznać gaz ziemny i atom za zielone paliwo, tak? No a co z technologiami węglowymi, które są zielone? To są takie technologie. Stosuje Japonia. Chyba nikt nie powie, że Japonia to jest... Japończycy to są głupi naród, tak? Odeszli od atomu, dzisiaj mają 11% z atomu, a 77% z węgla pozyskują. Oczywiście technologią wyłapywania dwutlenku węgla, która jest prawie zeroemisyjna. Dziękuję.